Krakowscy radni apelują do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego, by w tak zwanej Kossakówce powstało muzeum poświęcone rodzinie Kossaków, ich życiu i twórczości. Radni złożyli już projekt rezolucji w tej sprawie. Tak zwana Kossakówka położona przy placu Kossaka 4 w Krakowie to miejsce naznaczone historią. Historyczny dom całej familii Kossaków, bo nie chodzi tylko tutaj o Wojciecha czy Juliusza Kossaków, ale równocześnie to tutaj żyły bądź rodziły się bądź przebywały Zofia Kossak-Szczucka, Magdalena Samozwaniec, Simona Kossak, czyli te osoby, które są bardzo ważne z perspektywy całej historii Polski, nie tylko kultury, ale także biologii, czy też innych dziedzin. Mówi Michał Drewnicki, radny PiS. W 2019 roku Kraków wykupił Kossakówkę z rąk prywatnego właściciela. W willi powstało Muzeum Sztuki Współczesnej. Pierwotnie miało być to miejsce poświęcone rodzinie Kossaków, ich życiu i twórczości. My zdecydowaliśmy o tym, żeby przeznaczyć tutaj dość znaczne środki finansowe na wykup tego dworu, no i później zagospodarować go na cele właśnie muzeum, takiego żywego muzeum całej familii Kossaków. Niestety plany dyrekcji placówki okazały się inne. W muzeum ma powstać prezentacja dzieł od średniowiecza aż do współczesności. Pani dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej, okazało się, planuje stworzenie tutaj nie Muzeum Rodziny Kossaków, ale Muzeum Historii Sztuki, gdzie prezentowane byłyby dzieła od średniowiecza aż do współczesności, łącznie z abstrakcjami geometrycznymi, łącznie z portretami trumiennymi. W związku z zaistniałą sytuacją grupa radnych z różnych klubów złożyła projekt rezolucji do prezydenta Jacka Majchrowskiego. Rezolucja zawiera apel o stworzenie w dworku Muzeum Rodziny Kossaków, a także o to, by to Muzeum Krakowa było instytucją odpowiedzialną za organizację i prowadzenie Kossakówki. Widać, że radni wszystkich klubów, którzy podpisali się pod tym projektem, to jest de facto pierwsza taka sytuacja w tej kadencji samorządu, że radni niezależnie od opcji politycznej czy partyjnej są zdania, że w tym miejscu powinno powstać Muzeum Kossaków. Specjalny apel do dyrektor muzeum i prezydenta miasta w tej sprawie przygotowuje także środowisko kulturalne i artystyczne Krakowa.